Kot zdech. No kocie. Nic, łapą się zakryje i śpi dalej. O. Ani oka nie otworzę. Halo, kocie. Kocie. Nic. No, halo. 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 No patrzcie, no zdech kot. Hej. Echo. No, w tyłku ma wszystko. Oj, kocie, kocie. O, obróci się. Łapą złapie rękę i śpi dalej. To ja. Jeszcze takiego zwierzęcia nie widziałem. Halo, wstawaj. Nic. Zobaczcie, już śpi gardłem do góry. Nic. Kompletnie, zero reakcji. Halo, kocie. No, echo. To nie jest, że zdech, on po prostu odepchał łapą ręce i śpi dalej. Tak leniwego kota chyba nikt nie ma. O, będzie się łapą odpychał. Pokaż jęzor. Nic, on śpi. Można mu, o, gębę otworzyć. To nie, że ja go męczę, bo to się delikatnie, o, kota. Ale on po prostu, o, łapami złapał łapę. Uspokój się. I ani oka nawet nie otworzył. Jego nie interesuje, kto go szarpie, co go, o, łapą odpycha. Jego nie interesuje, kto go szarpie, co go szarpie. On śpi. Jak tak można? Kocie. Łapa na rękę, a oka nie otworzył. Nie wiem, co to za kot, co to za kot. Aaaa! Chce mnie ugryźć, ale nie ugryzł. I patrzcie, oblizał się, polizał mi palce. I śpi dalej. To jest niesamowite. O, jednym okiem teraz. Dobra, śpi jak takiś twardy. O, obrócił się, naciągnął i śpi dalej. Patrzcie, no to jest, nie że ja go tu coś, on po prostu śpi. Można z nim sobie robić co się chce. Patrzcie co się dzieje, już od niego odeszłem. Edzia go zaczyna zaczepiać, a on nic. No zobaczcie. On nie ma czasu na pierdoły właśnie. No zobaczcie, nogę podniósł. A oka nie otworzy dziad. On śpi. No niesamowicie, ktoś ma takiego leniwego kota? Jemu się nawet oka nie chce otworzyć? No kocie. Kocie, film o tobie kręcę. Wstań przynajmniej, pokaż się. Nic, zobaczcie. I on potrafi, o, tu można rękę wsadzić, łapę będzie w górze trzymał, ale on śpi. Halo, wstawaj, kocie. To jest na fakcie, to nie jest udawane, reżyserowane. Ten kot po prostu jest tak leniwy. On dalej śpi. Widzicie to? Łapy w górę. A on śpi. Oka nie otworzy. Kot śpi już chyba 7 godzinę. Tylko się... Nawet go przenosimy z miejsca na miejsce. I on dalej śpi. Tu przed chwilą siedział Aaron. Przesunął kota tu. Wstał, kot przeszedł tu i dalej śpi. Można go szarpać, wszystko ma to gdzieś. No takiego lenia, nieroba, chyba świetnie mi. Chodźcie, chodźcie. Nic, zero efektu. Śpi, tylko się wywraca. Do góry nogami i w tą stronę, w tamtą.
Weź go tam poczochraj i zobaczymy, czy wstaje. O, ulicę się. Złapie za rękę i będzie spokojnie. O, proszę, wywalił się. Do góry nam i już kota nie ma. Robię dzisiaj wizytę. Cały dzień przez mnie. Cały dzień. I popatrz. Już. Goście. Chodzik. Nic. No to jest brak słów. Tyle by było. Naszym kocie, który może spać nawet podczas sztormu.